Wisława Szymborska. Wielka liczba. Po polsku? Liczba pi po polsku? Yes. Mam czytać po polsku? Good Jesus. You're joking. You want me to start reading? To jest liczba pi. Pi coś matematyczne chyba. Sono obbligato a leggere questo poema in polacco. A che arrivi in Italian? Let's see how it goes. We do this. Podziwi godna liczba pi. 3.1416. Czekoma jeden cztery jeden. Right? I have to do this. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe. 5, 9, 2, ponieważ nigdy się nie kończy. Nie pozwala się objąć 6, 5, 3, 5 spojrzeniem. 8, 9 obliczeniem 7, 9 wybrodzaniem. A nawet 32, 38 zartem, czyli porowaniem. 4, 6 do czegokolwiek, 2, 6, 4 czy na świecie. Najdłuższy ziemski wąż po kilkanaście metrów się urwie. Wąż? Wąż? Nie. Wąż snake. Mamma mia, questo polacco. Podobnie, choć troczeć później. Czynią węże bajeczne. Korowod cyfry składający się na liczbę pi. Nie zatrzymuje się na brzegu kartki. Potrafi ściągnąć się po stole przez powietrze. Przez moje liść gniazdo ptasie chmury prosto w niebo. Przez całą nieba wzdętość. A co to jest? Wzdętość. I bezdenność, co? O jak krótki, we prostu misi jest wraz kometi. Kometi, in italian is star, komete. Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywią się w lada przestrzeni. A tu 2. 3, 15, 30, 19. Mój numer telefonu? Twój numer koszuli. Rok 1973. 6 piętro. No nie jest tak łatwo. Wymowa? Nie wiem, ale myślę, że zaczynam rozumieć, o co chodzi. Jak to jest po polsku infinity? Nieskończoność. Inwestorom w Małopolsce tylko język może sprawiać problemy. Biznes nie zna granic. Małopolska.